cisza, spokój. Sami starzy ludzie, w większości. Parę młodych osób jest, ale to tak mówię, to, czy to tam do szkół. Był jeden takiego, co gospodarzy, to też taki młodszy człowiek. A reszta to gdzieś wybywa stąd, no bo tu nie ma czegoś, nie ma czego się chwycić, nie ma po co siedzieć. Zależy, z jakiej strony patrzeć, nie? Tyle, że jest cisza i spokój, to owszem, dobrze, ale same warunki, to sam pan widzi. A nie dość, że oni tutaj mają te renciny, czy tam emerytury mają słabiutkie, bidne. No to jeszcze tu im sklepowa zedrze trochę. Kto ma samochód, no to jeszcze pojedzie sobie do tam gdzieś, powiedzmy do Bartoszy, czy do Sempopolu, nawet do takiego lekarza, to już jest problem się dostać. Jak kto nie ma samochodu, no to musi iść kogoś prosić, albo czekać na autobus, pojedzie autobusem i potem 4-5 godzin trzeba czekać, żeby wrócić. No to jest raptem ile? 16 km. To jest taki... Spać, obudzić się, wyjść na spacer, poddychać i spać. Nic więcej. To jest taki marazm. I tu praktycznie wszystkie wioski, gdzie pan nie pojedzie, tak w pobliżu, na pograniczu, to jest to samo. Taka sama sytuacja. Ludzie jako tako żyją. Gdzieś tam coś tam, jakąś kurę ma, jakiegoś tam świniaka, króliki, coś tam. No to przynajmniej na tym jedzeniu coś tam sobie sam wykombinuje. No, ale w tych takich miejscowościach typowo popegerowskich, gdzie były pegery, to popadało. Szkoda gadać. To trzeba być, pomieszkać już tak z tydzień. Zobaczyć, jak to się wszystko kręci. Wtedy dopiero jest jakiś taki jasny, pełny obraz tego wszystkiego. Ja mieszkam w Sempopolu. Od urodzenia. I widzę, jak to się wszystko zmienia, przekształca. Nie zawsze na dobre. Wiem, czy to kogoś w ogóle zainteresuje. Tu jak te ruskie tendencje robili, to wie jak robili. Jak szedł, tak. Smutkie stado, nie? No. Szczurkowo poszło na pół i tam jest droga, tu krzyżówek idzie na Ostrebargo. Nie rozumiem, nie? No. Ze Szczurkowo do Ostrebarga. Jak robili granicę, to tę drogę odcięli. Tak, ta droga, bo taki łukiem szła, to zrobili granicę. Tu i ta część złowi było na ruskiej stronie. I potem pisali tam pismo chyba w opisie, tam do tego ministerstwa i oddali tą drogę, ale zabrali podobnież na drugiej stronie tam od Białorusi, po razie coś nie, zabrali tam chyba może ze 100 hektarów, a tu oddali może 20 arów tylko. Wow. To taki był interes, nie? Uh-huh. A tutaj Szczurkowo to tak. Kościół. Bo tam nam pan właśnie powiedział, że tam po tamtej stronie był kościół, cmentarz, że tu jest... Cmentarz jest też, tak samo cmentarz, to widać. Aha, to jest. No widać go, tutaj drogą można przejechać, nie widać. Nie? Ale kościół był piękny, nie? Bo tutaj takiego ja nie widziałem. I ale zburzyli ten kościół? Zburzyli, tak. Czyli tam wszystkie te domy zburzyli? Teraz już są zburzone. Już, bo przedtem było widać, nie? Teraz krzaki tutaj zarosły i nie widać z tego, nie? Ale już nie ma, nie? Bo jak wiosna, jesienia, nie ma liści. To widać jeszcze mury, takie tam pozostałości coś nie. I oni tu mieli strażnice ruskie, z tej strony, to nie jest, było widać już nie. I oni pobudowali nową strażnicę. Uh-huh. Tam dalej jak tory, bo tory też przecież odcięte są, nie? A Szczurkowo to kiedyś mówili, że to było w przedmieście Królewca. Przedmieście. Zobaczcie pani, jaka tu droga jest. Tu nie ma w Polsce takiej drogi, nie ma. Ja nie widziałem. Ta drukowana. Ta drukowana kosteczka, kamień gładzony. Uh-huh. To jest piękna droga, ona tam aż do Ruski szła, nie? Uh-huh. No to te wzięli jeszcze na tę drogę położyli asfalt. Co to nie głupota? Szczurkowo, jak ta droga była, tu była mleczarnia, tu były sklepy, tu była piekarnia. To tak jak życie. To było tak, to jak miasteczko. Miasteczko było, tylko potem już jak to porujnowali. Mleczarnie ruskie zabrali podobnież, bo to sąsiad mówi. A to było tak, że to tereny odzyskane, a ruskie mogli brać ileś tam, bo to jest nawet zapisane w tym, że mogli na przykład fabryki zabierać. Bo Niemcy spalili u ruskich tam, nie? Pozabierali. No to ruski mówi, a co wy? To tak, wy spierniczać tam do siebie, a tutaj te fabryki takie, które lepsze nie, rozmontowali i wywieźli. Tu była mleczarnia, to rozmontowali, dach rozebrali, zabrali te właśnie te, tylko został komin i... Maszyny wszystko wywiezione. To taki, to jest sąsiad. Oni żyją ci ludzie. To oni mieli kozy. I wie, tam nie było orane. Te ruskie sprawdzali, nie? Komórki nie były, nie? No to on siadał na tą kozę, był nieduży i przejeżdżał przez granicę. Kozę uwiązał tam. I tam poszedł dalej. Poszedł dalej na grzyby.
zbierał grzybów, żeby nie było podejrzenia, na tej kozie wracał z powrotem. Ruskie jakoś, no ślady kozy, no to wiadomo, sarenka jakiś czy coś, nie? A że tutaj nie było siatki. To były tylko takie drut, no jakiś tak podczas, nie? No bo to poszedł, nie? No jak tu na wsi, prosiaki, to chyba z 8 czy 10, nie? Jak wylecie na tą drogę, no i poszli do ruskich, nie? To my pękaliśmy, ale nie powiem, tam nic nie zginął ruskich. Oni połapali tam. I przywieźli te, ale nie pani, jaki oni mają taki fajny wóz, jak to, jak no się byś mieli. Kiedy to kolaska, było kolaska taka, nie? Małe kółeczka takie te, drewniane zrobione. Te wyplecione te boki, tak jak tych filmów stary pokazuje, nie? Takie. Konik taki nieduży, homon, nie? Te agobelki, nie? No i te świniaki świeźli w klatce. Tutaj odebrali ci właściciele, nie? No i tu nasi tam też poprzeżeli tam te szyfę. Nie było właściciela. Temu trzeba było. A to był kiedyś taki ustrój, jak to były, nie? Kułaka to trzeba rozkułacić, nie? No jak taki będzie ten? To tam mieszkało sporo rodzin na dole, takie były piękne pokoje. Potem rozbierali, to taka była zdrowa cegła, nie? Przyjechali jakieś ludzie. Jakiś rozebrali wszystko. Znaleźli jakiś skarb. W tym pałacu? Tak, dzieci się tam bawili, oni rozbierali. I pod podłogą, bo tam była tak jakby dwie podłogi, nie? To oni porobili pani dwa dni i przepadli bez wieści. Nie wiadomo gdzie się to się nie stało, nikt nie wiedział. Oni tam rozbierali, bo to gminę płaciło, nie? Ale, tam, ale zostawili taki, w takim stanie... Wszystko zostawili, tylko to co trzeba znaleźć. Znaleźli, tam jakaś skrzynia była, nie? Tu się dzieci tam bawili, wiadomo, dzieci latają jak tam było dobro. I widzieli jak oni wyciągali. Oni uważnie nie składali, że to dzieci tam już są, nie? A dzieci widzieli i oni akurat to znaleźli i... I nikt i pojechali, nie wie co się z nimi stało. Nic nie wiadomo co to było. A pałac był piękny. On był kryty, taka, to była nie dachówka, to takie płyty były, nie? U nas jeszcze są te płyty, żeśmy zbierali z tego pałacu. I to było takiego materiału zrobione, jak to kiedyś były takie tabliczki, jak dzieci do szkoły chodzili. Nie pamiętam. To jeszcze było przed wojną. Płytka, były... Tam takie u nas chyba kratki gdzieś leżą. Ja pokażę, nie? Ale to była gładka. I miałeś taki grysik i sobie pisałeś, nie? Potem jak co, to taką kąpeczkę wziąłeś, nie, to starłeś i już nie było. I znowu mogłeś pisać. Gdzieś u nas był taki zadanie grysik domu. Jeszcze. I grysik, tak? I tu się znakodziły te grysiki nawet. Takie nie? Takie coś było to jest, mówi, to jest ołówek niemiecki. Ja mówię, co ty gadasz? Mówię tak. A to się ty pisało, nie? No na kawienie nauszczyłeś go, nie? I tym grysikiem już nie. Ale to było dobre, że to na wilgotno starłeś i już. Tak jak z tablicy. Kredę. Tak, starłeś już, tak, nie? A ty takie robiłeś, takie te. I to był z tego dachu, to był bardzo drogie to przecież, nie? Nie dachówka, tylko tym pokryte. To jak tam już zaczęli rozbierać, to się wodziło na ten dach i się to zdrywało. Które pękło, to rzuciłeś. Który był cały, się trafił się jeden, to tam brało się, nie wiem, kto tu nie. To jakoś, wszyscy tak? Ten pałac. To wszyscy. No to ja jeszcze będąc, no ile miałam lat, my tam się bawiliśmy w chowanego, w takie strzelaniny, jak to dzieci kiedyś. Bardzo. Rozdrużenie. I tam tak było rozdrużenie u ruskich. Kościół tu był, o jak te lipy są. Tu, o. Jak raz te rosną takie te. Ale kościół to taki piękny był, tak jak w Sembopolu. Tak, zrobili sobie wieżę i na tej wieży siedzieli. Gdy kardynał Wyszyński starał się wyszedł z tych więzienia i starał się o ten kościół. I na Ostre Bardo, ta droga tu teraz idzie na Ostre Bardo. To Ostre Bardo było przegrodzone, to bez las, bez rokli, bez korytki tamtędy. Była wiaryta, by tam to droga na Ostre Bardo, a drogi tutaj w ogóle nie było, było zagrodzone. Było w ogóle zagrodzone było. Tak, ten punkt, ten głowinka oddali, a kościół jak mieli tego, tutaj tego, oddawać 130 samochodów tutaj było, z zagranicy tutaj. I przed tym zaraz rozebrali, tylko zostawili samą wieżę. Granice, co oddawali, to nam jeszcze wiśnie przynosili ruskie, ale ruskie byli po wojnie.
grzeczne byli, jakieś chłopaki. On podniósł głowę, czapkę do góry niósł i po rusku. Prawnika jakoś, że my do Boga wnosili ale Boga bili te stare. No, to powiem szczerze prawdę. I kiedy by nie przeszedł jeden, nie drugi, no oni się nie kłócili, a nikogo nie zaczepiali. Nie krowy wcześniej, tutaj ja mam 300 metrów nad pasem. Ten, to nigdy nie miałem żadnego kłopotu. A alkohole to szczękamy, tak myśli. Biały dzień. Jak Boga kocha. Ja w lecie miałem tam mój działkę. Wojskowe tutaj, jak wojskowe to oni dojeżdżali tutaj, przyjeżdżali z Szymopola, placówka z Bartoszyc. Tak, to mnie skurczysyny zrobili jeszcze bałwana. Jak chory jestem, to mnie żołądek nawala, to nieraz do czasu troszkę i wybije. No i co mówię, ale nikomu nic nie robię. Ja 300 metry granicy mam. Wieleż to, mówię. Nawet nie ma 10 kroków do słupa. Ja z ruskimi już, proszę panowie złote, mam już za 2 lata 70 lat. Ja żadnej nie miałem z ruskimi żadnego problemu. Jak kto pośmiatali tego. Tak, do kupy takśmy wszystkich tutaj wysiedlili i to. No. Babka była grekotoliczka, a my żem szkokotolik byłem ja. Tak, bo w kościele byłem. Tak. I tam mnie stary uczył pacierzu po grekotolicku. Tak. A ja jej rozumiał, no to i ciągnęło. I tu nie mam zaszczytu, bo żadnych problemów nie ma. Tak. Tu jakiś Bóg, tu bo człowiek jest i tu taki sam człowiek jest. Tak, no. Tu za kawodu 100 sztuk bydła, a tam jeszcze przybudówka była tyłu. Tak, cielęcznik tak, na cielaki. No. A tu w tym to gnojownik był. Tylko tam było co, tak. Mówię szczere prawdy. Przypisałem gospodarstwo, miałem 22, ja miałem maszynę, ja miałem ciągnik 60 i miałem pługi, brony i wszystko. I ziemi taki żykonnie, ale można siać było przystosowany. I wóz, i kopatka była, i wszystko, i do siana było. A co z tego? Po hektarze podprzedawali, bo nie mieli na chleb. No i co zrobić? Teraz lepiej. Jak za komunizmu, bo rolnicy nie mieli, nikt dzieciom nie dał. PGR-om tak, owszem, dawali na państwowe. A nam kto dał? O, tak.